No nie ukrywam, że ten odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej. Kiedy chciałem go nagrywać wczoraj, jakoś o godzinie 18-19, to zaczęły się pojawiać pierwsze przecieki, że być może jakiś klub odchodzi z Superligi. Pierwotnie chciałem zrobić tak, że usiądę sobie wczoraj o 18 jakoś i nagram dwie części odcinka. Jeden to będzie oczywiście symulacja jednego sezonu właśnie Superligi, jako taka powiedzmy ciekawostka i coś fajnego do kontentu, a druga to będzie część wypowiadania się na ten temat. Dla tych, których nie interesuje moje gadanie, tak jak teraz to robię. No ale o tej 18 nagle zacząłem czytać, co się zaczęło dziać i w sumie jakby Superligi już chyba nie ma. Jest zawieszona przynajmniej. Moje stanowisko tak naprawdę odpowiada temu, co się wydarzyło, czyli nie jestem za Superligą. I od razu tutaj mówię, nie jestem za FIFA, UEFA, bo uważam, że jest to mafia i jeden i drugi. Natomiast w sposób, jaki ta Superliga została rozegrana, nie konsultując tego z żadnym kibicem, z piłkarzami, trenerami, z całym środowiskiem piłkarskim, tylko powiedzenie sobie, a przychodzę i wszyscy teraz nagle są, bo jakieś górne urzędy właśnie z tych klubów postanowiły się zebrać i to zrobić. A mając Glazerów za zarząd przez tyle lat w United, którzy swoją drogą mieli brać udział w tej Superlidze jako wysoko postawiona persona, wiem, że ci ludzie o piłce nie mają w ogóle zielonego pojęcia. Jak najbardziej uważam, że ten format Ligi Mistrzów, który przyjdzie, jest absolutnie do przemyślenia, do zmiany, może do większego zrozumienia, nie wiem, nie miałem jeszcze czasu, żeby się w niego zagłębić, ale jest pomieszany. I UEFA i FIFA są zestawione na zysk, ale jak to fajnie wydaje mi się, Nexium określił, i jednej i drugiej stronie chodzi o powiększenie portfela. I nikt nie ratuje futbolu i nikt nie walczy o futbol, natomiast z mojej perspektywy Superliga zabiłaby ligi narodowe, to nazwijmy. Liga angielska, liga hiszpańska, liga włoska, bez największych straciliby strasznie dużo, jeżeli chodzi o prawa do transmisji. Może lekko doprecyzuję, oczywiście one w teorii miałyby zostać w ligach krajowych, te zespoły, natomiast prawdopodobnie ich skupienie się byłoby o wiele większe na ESL oraz oczywiście sponsorzy chętni, o ile nie wszyscy, przeszliby do bardziej oglądanych lig, na czym ucierpiałyby kontrakty sponsorskie lig krajowych. I straciłoby to na pewnym znaczeniu, jeżeli chodzi o historię i tradycję, która moim zdaniem nadal w piłce jest bardzo ważna. No więc jeżeli Superliga nie będzie kontynuowana, to tak naprawdę nie ma sensu, żebym dalej się o tym wypowiadał. Pewnie jest masa innych kanałów piłkarskich przede wszystkim, które się tym zajmą, a my sobie, słuchajcie, zrobimy właśnie, tak jak powiedziałem, Superligę. Czyli co by było gdyby? Jakby sobie kluby z obecnymi składami, bez żadnych transferów, poradziły w tym sezonie? I uwaga, powraca najlepszy piłkarz w historii tego kanału, czyli Kuba Gra. Zastanawiacie się pewnie, jak to zrobić. Słuchajcie, Premier League zabierzemy sobie, jako że miało być w Superlidze 20 zespołów, tam oczywiście podzielone, to miało być na grupy i tak dalej, to wykorzystamy sobie Premier League, jako że tu też jest 20 zespołów i po prostu umieścimy te zespoły w Premier League. Wiem, delikatnie się to różni, ale bawimy się, prawda? Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to zrobić, to wystarczy rozpocząć karierę i wybierając zespoły, dać zmiana zespołu. I tu jest na przykład Arsenal, który bierze udział, więc jego nie będziemy zmieniać. Aston Villa. Wybieramy sobie Włochy. O, na przykład są pierwsze z brzegu, więc wybieramy sobie tutaj, uwaga, Inter, który też już nie będzie grał, powiedział, że nie będzie grał w Superlidze, ale miałby tam grać. I zanim dotrę do zespołów, które dodałem do tych 12, to pierwsze umieśćmy wszystkie te, które znamy. No ale póki dodaję jeszcze, słuchajcie, te zespoły, które znacie, to dla wszystkich pełnoletnich widzów, słuchajcie, jeżeli jeszcze nie macie kota na Betliku, Jacob50, ten kod daje wam pierwszy zakład bez ryzyka. Superligi nie postawicie, ale inne ligi jak najbardziej możecie spróbować. A jeżeli wam nie siądzie, no to kwota minus podatek jest zwracana na wasze konto, możecie to od razu wypłacić z powrotem albo postawić dalej. A jeżeli szukacie jakichś fajnych podpowiedzi co do kursów, to zapraszam was na Pogromców Betów, gdzie jestem co poniedziałek i piątek, ale Patryk, czyli prowadzący tego kanału, codziennie coś wam zaproponuje. No i tutaj skończyliśmy w tym momencie tych 12 założycieli, bo 6 było z Anglii oczywiście, ale dla dobra rozrywki i dzisiejszego odcinka założę, że i francuska, i niemiecka liga dołączyły do tych rozgrywek, plus jeszcze dodatkowe dwa kluby, o których wam później powiem, i też będą brali udział. Monaco, jeżeli chodzi o ligę francuską, tak zadecydowałem, bo jestem władcą tego odcinka. Olympique Lyon, może kontrowersyjnie, może nie, nie wiem. A nie, Spurs chciałem wymienić, to tak odruchowo, czekajcie, nie, oni zostali. I PSG, Shakes Money. Z Bundesligi, no to oczywiście Bayern, to raczej każdy się ze mną zgodzi w tym aspekcie. Borussia, tu chyba też każdy się zgodzi. I tutaj troszeczkę kontrowersyjnie, zdaję sobie sprawę, bo Lipsk też zbudowany na pieniądzach, co by nie powiedzieć, no ale jest. Leicester City gdzieś ominąłem, ale tutaj słuchajcie, uznałem też, że dodamy z ligi holenderskiej albo z portugalskiej, to jest bliżej w sumie w tym momencie, Benfica, jako że mają najwięcej, jeżeli chodzi o ligę portugalską, mistrzostw, chociaż no może w najlepszej formie w tym momencie nie są, no ale to nie aż
O to tutaj chodzi. No i Wolves nie będzie, znaczy będzie zamienione za, uwaga, ligę, gdzie ona jest, holenderską. I tutaj oczywiście wrzucamy Ajax Amsterdam. Ja umieszczę się w United, aczkolwiek mam nadzieję, że po tym wszystkim już Ed Woodward zrezygnował. Mam nadzieję, że jakoś uda się wyrzucić rodzinę Glazerów. Rozgrywki europejskie. Chyba to wyłączę. Wyłączę też transfery, żeby nie było. Mam nadzieję naprawdę, że to bardzo mocno wpłynie na to, jak wygląda obecna piłka nożna i że to będzie taki dobry moment na przemyślenie wielu spraw. I ja wiem, że UEFA to jest beton i zgadzam się z tym jak najbardziej. Natomiast, żeby robić rewolucję, trzeba to dobrze przemyśleć. A moim zdaniem Superliga była nieprzemyślana, przynajmniej w formie przekazu oraz takiego zaangażowania. I mam jeszcze jeden wielki problem z Superligą. 15 zespołów, które przez 23 lata nie mogłyby zostać wyrzucone z Superligi, nieważne jakby sobie radziły. To jest dla mnie absurdalne. Oczywiście sezon zaczyna się od meczów towarzyskich, na które się nie wybierzemy. Przejdźmy przed meczem z Atletico. Okej, cele na mecz oczywiście Kuba gra jak zawsze, będzie do samego końca, ale nie zagra tak naprawdę. Zagraj mecz i wybierzemy sobie szybką symulację, słuchajcie. Bo wydaje mi się, że to będzie najfajniej, żeby zobaczyć co się tutaj wydarzy. I wygrywa Atletico z Manchester United 2-1. Czy będą pokazane inne wyniki, czy będziemy musieli wchodzić w tabelę za każdym razem? Będziemy musieli wchodzić w tabelę, więc dajmy troszkę czasu, żeby się wszystko rozegrało. A więc mamy pierwsze spotkania za nami. Olympique Lyon niespodziewanie na pierwszym miejscu, Juventus City na drugim. Kto na ostatnim? United, Barcelona, PSG. Ajajajaj, coś poszło nie tak. Czekamy na drugą kolejkę. United-Liverpool, takie pojedynki, no często się zdarzają. 1-1. Może będziemy robić podsumowania co 4 mecze, tak żebyśmy troszkę więcej zobaczyli jak idzie United. 1-1 z Interem Mediolan, a z Realem Madryt, uwaga, wyjazd mamy i staje się tam porażka 1-0. Cóż to Real Madryt robi z tym United? I czas zobaczyć tabelę. W tabeli Superligi Real Madryt obecnie jest na pierwszym miejscu. No, Perezowi się na razie opłaca to, że chciał pomóc w założeniu Superligi. Bayern na drugim, Borussia Dortmund na trzecim, to jest ciekawe. City na czwartym, a Olympique Lyon na piątym. Chyba Olympique Lyon i Borussia są największymi zaskoczeniami. United rozegrało 4 mecze i mają 2 punkty. Co tu się dzieje? To przez chyba Kuba gra wszystko sprawił. PSG na miejscu 16. Shake money nie pomaga. I Barcelona za Chelsea, Totkami i Arsenalem. No co ja żyję w jakich czasach? Okej, okay, mamy tutaj wyjazd do Ligi Europy. Tego się nie spodziewałem. Oczywiście te rozgrywki pomijamy, nie mogłem ich usunąć. Mamy 3 mecze tutaj ligowe, plus 4 jest. Więc przesuwamy się za oczywiście pojedynek z Borussią Dortmund. Ale zostańcie ze mną, bo zaraz będziemy mieli podsumowanie tutaj meczu z Chelsea. Chelsea remisujemy 1-1. United musi zacząć wygrywać, bo będziemy... no, śmiechem. Porażka z Paris Saint-Germain. Ale wygraliśmy z Ajaxem. No... na razie nie jest dobrze, słuchajcie. Nie jest dobrze w tej Superlidze. Nie wiem, kto się na to zgodził. 1-1, BVB. Remisujemy. No ile mamy punktów? Jesteśmy na 15 miejscu. To i tak dobrze. Dobra, zobaczmy jak inne kluby sobie radzą. Bayern Monachium przeskoczył Real. Real spadł na trzecie miejsce. Manchester City jest obecnie z 19 punktami. Nie, w sumie w trójkę mają 19 punktów. Nawet w czwórkę mają 19 punktów. Atletico Madryt. Liverpool na 5 miejscu. Barca wróciła na 6. Natomiast Arsenal zaliczył mocny spadek. United no nie radzi sobie najlepiej. Milan w strefie spadkowej. No oni nie mogą wylecieć w Superlidze, więc nawet jakby zajęli 20 miejsce, to nic by to nie zmieniło, co nie zmienia faktu, że nie idzie im najlepiej. Arsenal z Chelsea łeb w łeb, ale na 11 miejscu Paris Saint-Germain się trochę odbudowało, a Borussia Dortmund zaliczyła regres. W Superlidze dalej mamy mecze z Milanem, z City oraz z Lipskiem oraz z Bayernem. To będzie ważny mecz, także przesuwam tutaj mniej więcej do środy i zobaczmy jak sobie z nimi poradzimy. Z Milanem musimy wygrać. Musimy... porażka 1-0. No United, co wy robicie? Ośmieszacie mnie i siebie w tym... porażka City 2-1. No niemożliwe. Ale zwyciężyliśmy z Lipskiem 4-0. Jest dobrze, słuchajcie. Wracamy na dobre tory. Dobra, jakbyśmy wygrali z Bayernem 2-2. No niby graliśmy z liderem, więc to nie jest aż tak źle. United na 15 miejscu, najgorzej ze wszystkich klubów angielskich. To może dobrze, że się wyłamaliśmy z tego, bo był blamasz. Byłby blamasz, słuchajcie, Inter na miejscu 16. No i tak jak się można było spodziewać, Benfica, Ajax na miejscach ostatnich. No to było do przewidzenia troszeczkę. Arsenal, Chelsea na miejscu 12-13. Borussia Dortmund, ale zobaczmy, zobaczmy. Bayern zostaje ciągle na prowadzeniu, ale tyle samo punktów z Manchesterem City. Real natomiast potracił troszkę punktów, 25 na ich koncie. Barcelona tuż za nimi, 22. Co stanie się na sam koniec? Czy mniej więcej taki format tabeli zostanie? Olympique Lyon na początku dobrze, teraz już miejsce 10, które bardziej do Olimpiku pasuje, chociaż jeżeli mam być szczery, to
prawdopodobnie obstawiłbym, że będą na 16-17 miejscu. A to proszę, United po prostu zawala. Ale to nie koniec. Gramy z Monaco, gramy z Juventusem, gramy z Totkami i Arsenalem. No tu musi być grubo. Tu musi być grubo, lecimy. Z Monaco musi być wygrana, słuchajcie. Musi być wygrana. Zobaczmy w takim razie, czy się uda. I porażka 2-1. Po co ja to symuluję w ogóle? Tu też będzie porażka. O, zwycięstwo! Proszę bardzo, na wyjeździe jeszcze z Juventusem 1-1 z Totkami, a z Arsenalem wygrywamy i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Zobaczmy na tabelę, w takim razie nie tą tabelę. Dobra, 16 meczów za nami. Jesteśmy prawie w połowie naszego dzisiejszego materiału. Słuchajcie, Bayern nadal na dominującym pierwszym miejscu, chociaż jeden punkt za City to nie jest aż tak wiele. Real 34, więc trzyma się tej czołówki. Barcelona przeskoczyła na czwarte miejsce. Atletico delikatnie spadło. Olympic Lyon na siódmym miejscu, to jest bardzo dobry wynik. Liverpool na szóstym, PSG na ósmym, Borussia Dortmund 10, czyli tak jakbym obstawiał. No a United przeskoczył Juventus. Chociaż tylko na bazie strzelonych bramek. Milan całkiem dobrze. Milan całkiem dobrze, a z tyłu nadal raczej bez większych zmian. Inter też sobie nie radzi aż tak dobrze. A Chelsea z Arsenalem nadal blisko bardzo siebie. Który z nich zakończy wyżej? Lecimy dalej. Bo czekają nas teraz mecze z Lyonem. Także bardzo ważny pojedynek. Benfica, która jest na przedostatnim czy ostatnim miejscu. Z Barceloną. No i oczywiście z Realem Madryt. Oj, konkretny kalendarz. Lecimy, słuchajcie. Oczywiście przed meczem z Interem zatrzymamy wszystko. Ten mecz tutaj z Bayern Leverkusen nas nie interesuje. I teraz Lyon, proszę bardzo. Wygrana 1-0 z Lyonem. Z Benficą także musimy wygrać. Uwaga, czy wygramy z Benficą? Zwycięstwo jest teraz, jakbyśmy z Barceloną wygrali. To jest duży statement, no, nieważne. Jakbyśmy z Realem... I z Realem wygrywamy! Wygrywamy z Realem Madryt, co oznacza, że uwaga, uwaga, United jest na 11 miejscu. I to też chyba oznacza, że Real, chociaż nie jest aż tak daleko, Bayern i City wcale sobie chyba aż tak dobrze nie poradzili, jak byśmy myśleli, dużo więcej remisów niż Real, bo Real mało remisuje, ale więcej przegrywa o wiele, a Bayern i City dużo remisują. 46 punktów na ich koncie. No tutaj między tą trójką bym patrzył na to, kto wygra Superligę. Barcelona na czwartym, Liverpool przeskoczył Atletico Madryt. PSG coś tam zbliża się powoli ku temu wyższemu miejscu, ale im to aż tak dobrze nie idzie. Olympique Lyon nadal na dziewiątym, to jest całkiem nieźle, a my, słuchajcie, najważniejsze, przeskoczyliśmy Arsenal i Chelsea, Juventus ich rozdzielił, a na samym końcu Benfica z Monaco. Raczej nie są to zespoły, które, no nie czarujmy się, jakoś specjalnie mają szansę tutaj zagrozić. Ale pytanie jest, jak daleko United uda się odbić. Mamy teraz Inter, który musimy wygrać, następnie z Benficą po raz kolejny, teraz już się rewanże zaczynają, Olimpikiem i z Borussią Dortmund. Dobrze, dajmy gdzieś tutaj mniej więcej i lećmy z symulacją, zobaczymy, z Interem wygrana 1-0, bardzo ważne, z Benficą też musimy wygrać, ale to zanim to, to jeszcze Stoke, Puchar i tak dalej, i tak dalej. Benfica, był przełożony chyba mecz 1-1, fatalny wynik. Fatalny wynik, teraz Olympique Lyon muszą wygrać i 2-1 porażka. I 0-0 z Borussią Dortmund. Co tu się podziało? No nie no, fatalna runda, słuchajcie, dla United. Nie ma co się tutaj nawet ukrywać, ale i tak 10 miejsce jest, czyli innym zespołom poszło jeszcze gorzej. Olympique Lyon, co ciekawe, przeskoczył, znaczy pokonali, mamy tyle samo punktów, ale lepszy bilans bramkowy. PSG jest niedaleko od nas, jakby się nam udało pod koniec sezonu pobić PSG, to byłoby naprawdę całkiem nieźle. Do tego mamy Real Madryt, Bayern. Real Madryt i tu się zaczęło dziać. Real Madryt wyrównał się z punktami z Bayernem oraz Manchesterem City. Tu będzie walka do samego końca. Liverpool, Barcelona, Spurs, jeżeli chodzi o dalej, ale oni nie odpadli. Liverpool już nie ma szans na mistrza. Barcelona i Spurs będą walczyli o top 4, żeby dostać się do Ligi Mistrzów. Hehehehehe. Borussia Dortmund 39, Atletico Madryt 38. A w regresie formy znajduje się Chelsea, która no musi uważać, żeby nie trafić do strefy spadkowej, z której nigdy by nie wyszła, bo i tak mają zagwarantowane na 23 lata miejsce w grze w Super Lidze. Dobra, Ajax, Barcelona, do tego mamy jeszcze oczywiście Liverpool i Bayern. Lecimy, tam jeszcze po drodze jest troszkę meczów UEFA Ligi Europy, ale tym się oczywiście nie przejmujemy. Dobre zwycięstwo 3-0 z Ajaxem. Z Barceloną wygrywamy 2-1. Bardzo ważny wynik. I teraz Liverpool. Liverpool, jak nam pójdzie z Liverpoolem? Przegrywamy 2-0. No to jest już niekonkretnie dobrze. Ale jeszcze może z Bayernem tutaj uciśniemy coś? 0-0. Nie jest źle chyba. Nie jest źle patrząc na Bayern, bo chyba im troszeczkę punktów zabraliśmy. To teraz od dołu. Ajax, Benfica, Monaco. Tu się nie zmienia Chelsea. Nadal niezagrożona strefą spadkową, tak jak mówiłem wcześniej. I to i z powodu pozycji i tak dalej. Milan, Inter, Arsenal sobie radzi lepiej niż Chelsea, ale gorzej niż United, co mi się podoba. Co nie zmienia faktu, że na przykład, że Totki są na piątym miejscu. Co tu się wydarzyło? Co tu się właśnie wydarzyło? Barcelona, porażka właśnie z United im zapewniła, że... Znaczy zapewniła im, stracili troszkę punktów. Natomiast City, 65 punktów.
co tu się wydarzyło właśnie? City wygrało chyba wszystkie swoje mecze, albo przynajmniej większość. Real też troszeczkę powygrywał, ale Bayern chyba tylko dwa remisy, a reszta to wszystko porażki. Bayern zaprzepaścił swoją szansę na mistrza. I to w sposób fenomenalny. Z czterech meczów, z tego co ja widzę, zdobył dwa punkty. No tak, tak to oni nie wygrają. Czyli Real Madrid albo Manchester City. Albo Manchester City, zobaczymy. Trzy mecze do rozegrania, oczywiście z Totkami też powalczymy. No to zobaczmy, RB Lipsk w takim razie. RB Lipsk wygrywamy z 1-0, znaczy 2-1. Znaczy 1-2, ale przegrywamy z Arsenalem, no to jest jakaś żenada przecież. Z Atletico nie wiem, co się wydarzyło, zaraz wrócimy tam i z Totkami przegrywamy. Jeżeli wygraliśmy remis z Atletico, no nie jest to dobra forma, słuchajcie. United na 11 miejscu, Chelsea troszeczkę, nie, nadal na 15, tam się nic nie zmienia. Inter i Olympic poniżej nas, natomiast Arsenal nas przeskakuje 45 punktów. To boli, to jest cios prosto w serce. Piemonte Calcio 45, Barcelona 50. I uwaga, co my tu mamy? Bayern jakby niby chciał się odrodzić, Real teraz gorsza o wiele kolejka tych czterech meczów, ale Manchester City 74 punkty, absolutna dominacja w tym momencie, 10 punktów i zostało 7 meczów do końca. Atletico ma troszeczkę rozegranych więcej, ale no to jeszcze będzie wszystko wyrównane tutaj. Natomiast zapowiada się na to, że pierwszy sezon Superligi zostanie zwyciężony przez właśnie Manchester City. Ale to jeszcze nie koniec. Na którym miejscu zakończy United? PSG? Przegrana z PSG, same porażki. Z Chelsea musimy wygrać. Remis. United pogrąża się, remis z Juventusem. I z Monaco zwycięstwo 3-0, no to był obowiązek. To był obowiązek, żeby z Monaco wygrać. Czemu ja cały czas teraz mam Ligę Europy? Tył tabeli raczej się nie zmienia, Milan bardzo spadł, ale daleko, daleko mu do Monaco, Benfiki, Ajaxu, RB Lipsk, Chelsea walczą ze sobą, no a my jesteśmy powyżej Arsenalu, to jest ta pozytywna wiadomość na teraz. A na pierwszym miejscu jest City. I to mocna 13-punktowa przewaga. Bayern, Real walczą o miejsce trzecie, aczkolwiek gdzieś tam, chociaż nie, no za mało meczów do końca, to będą ostatnie spotkania. Real jedynie szansa na drugie miejsce, raczej Atletico, chyba żeby fatalnie teraz Realowi i Bayernowi poszło, nie ma szans na to. Czy ma jeden mecz zaległy? Czy może Atletico wyprzedzi Real Madrid? No to by była historia. Zobaczmy w takim razie, słuchajcie. Po jednym meczu, a co? Jeszcze gramy z City, no ale to City tak już wygrało praktycznie, więc nawet nie ma co się... 2-2, okej, zobaczmy jak poszła w takim razie tabela do przodu, szczególnie u tej na górze, bo my już 11 miejsce, Arsenal znowu nas wyprzedził, żenada. 85 to już mamy, Bayern, Real i Atletico Madrid. Atletico Madrid wygrało swój mecz, mają jeden mecz zaległy i mają nadal szansę wyprzedzić Real Madrid, mają nawet nadal szansę wyprzedzić Bayern, chociaż tu jest troszkę mniej szans, no bo mają tyle samo meczów co Atletico. Liverpool, Liverpool raczej albo na czwartym, albo na piątym miejscu skończy. Barcelona może ma szansę wskoczyć na piąte, no ciekawie. Zobaczmy w takim razie kolejną turę rozgrywek dajmy tutaj na przykład, nie, żeby już wszyscy rozegrali te swoje mecze wyrównujące. My chyba tutaj gramy na neutralnym terenie finał z Lazio Ligi Europy, tego się nie spodziewałem. Wygraliśmy z Milanem 2-0, ale to już niewiele ma wspólnego, no tak jak mówiłem, finał z Lazio, tego się nikt nie spodziewał. Wszyscy byli w szoku, że United może w stanie tak dobrze sobie poradzić. No i zobaczmy jak wygląda przód tabeli. Arsenal znowu przed United, ajajajajajajaj. City, i tak, Atletico nie podołało, słuchajcie. I po pierwszym sezonie Superligi Manchester City zostaje mistrzem. Bayern zajął drugie miejsce, Real Madrid zajął miejsce trzecie, Liverpool miejsce czwarte, więc najlepiej z angielskich klubów. Atletico Madrid niewiele, bo tylko przegrało przez różnicę bramek 67, za mało chyba bramek strzelało Atletico. Barcelona 63, szóste miejsce, Spurs miejsce siódme, 61 punktów, PSG 56 punktów, Piemonte Calcio 53, Arsenal, United, niewiele brakło, żeby tutaj się jakoś powymieniali miejscami, ale to United kończy na 11 miejscu, Borussia Dortmund 49, Inter 48, Olympique Lyon 47, Chelsea 44, Lipsk 41, Milan 37, no i Benfica 27, Monaco 25 i najgorzej Ajax Amsterdam 18. To tak, żeby skończyć na pozytywnym, żeby coś pozytywnego było odcinku, jeżeli chodzi o ten United, tutaj przegraliśmy z Lazio w finale i to chyba jest najlepsze podsumowanie. Dziękuję wam bardzo, oczywiście słuchajcie, pewnie wiele będzie komentarzy odnośnie tego, co wy myślicie o Superlidze, dajcie mi oczywiście znać. Są dwie strony, bardzo spolaryzowane jest to, jak ludzie myślą o Superlidze. Jedni są za, ale przeciw, drudzy są za, ale przeciw. Głównie, co pamiętajmy, to, że nie pokonuje się choroby chorobą, to raz. W Superlidze chodziło przede wszystkim o pieniądze.
3, UEFA i FIFA to nadal mafia, mają monopol, tak jak wiele innych firm na świecie i niestety żyjemy w takim społeczeństwie, a raczej w takiej rzeczywistości, że raczej jeżeli chcemy zrobić rewolucję, raczej ci więksi chcą zrobić rewolucję, bo my to niewiele możemy, ale jeżeli oni chcą zrobić rewolucję, to to musi być mega przemyślane, mega zaplanowane i mieć odpowiedź na, tak naprawdę na wszystko, a Superliga wyglądała na projekt, przynajmniej tak mi się wydaje, który miał założenia bycia rewolucją, a skończyło się po 2 dniach. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.